Dzień dobry, szanowni państwo, drodzy goście, parlamentarzystki, parlamentarzyści. Kolejny przystanek w akcji Tu jest przyszłość. Piękne województwo lubelskie. Witam serdecznie w stolicy regionu. Cieszę się, że są z nami samorządowcy. Cieszę się, że są z nami ludzie związani z regionem. Otwieram posiedzenie Klubu Koalicji Obywatelskiej i zapraszam przewodniczącego Donalda Tuska. Lipsko pod Zamościem to była dzisiaj moja pierwsza aktywność samego ranka. Jak być może część z was zauważyła, na pewno prezydent Białej Podlaskiej ten moment pamięta na spotkaniu w Białej Podlaskiej. Zostałem zaproszony przez rolników i przedsiębiorców rolnych właśnie do Lipska pod Zamościem. Oni protestują przeciwko temu, co spowodowało tak wielkie emocje i taką ludzką, zwykłą złość wśród rolników polskich, ale także wśród właściwie wszystkich obywateli, bo gdzieś w finale mówimy także o konsumentach zboża, mąki, chleba i o tej niepewności, która zaczyna towarzyszyć nie tylko rolnikom w tej kwestii, czyli niekontrolowanego, niesprawdzanego ukraińskiego zboża w Polsce, ale też tej niepewności dotyczącej standardów sanitarnych, jakościowych dotyczących tego zboża. Moje wrażenie było, właśnie powiem wam szczerze, wgniatające w ziemię w czasie spotkania z rolnikami. Tam pod Zamościem usłyszeliśmy rzeczy, które są właściwie opisem zaniechań, a być może także brudnych interesów, to w skali właściwie takiej niewyobrażalnej. To, co wszystkich zaskakuje, to właściwie bezczelność władzy, która przez wiele, wiele miesięcy, od roku do wczoraj wmawiała wszystkim, być może także sobie, że nic się nie dzieje, że nie ma żadnego problemu. I w czasie, kiedy od maja zeszłego roku, na początku czerwca miałem spotkanie z rolnikami na Dolnym Śląsku i wtedy głośno o tym mówiliśmy. Ale już od maja zeszłego roku polscy rolnicy podnieśli krzyk, że dzieje się rzecz bardzo niebezpieczna z punktu widzenia ich takich zupełnie podstawowych interesów. I ci, którzy ten krzyk podnosili, a ja to robiłem od czerwca, słyszeli w odpowiedzi, że nic się nie dzieje, że to jest ruska propaganda, że to jest wiadomo Tusk, to jego wina i tak dalej, ale że tak naprawdę nie ma problemu. I powtórzyli to i w lipcu i wmawiali w międzyczasie rolnikom, żeby się nie spieszyli ze sprzedażą zboża, mimo że wtedy mogli osiągnąć ceny naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite. W październiku, w listopadzie, kilka miesięcy temu, ministrowie, premier ciągle wmawiali wszystkim, że nic się nie dzieje, wszystko jest w jak najlepszym porządku, że ktoś wymyśla te problemy z ukraińskim zbożem. A przecież nie ma mowy o tym, żeby nie wiedzieli, bo przecież to wszystko powinno być i z całą pewnością było jakoś monitorowane przez służby państwowe. Czy to jest Kolej Państwowa, czy to jest CUO, czy to są Inspekcja Sanitarna, czy to jest Ministerstwo Rolnictwa, no można tak wybrać, czy to jest spółka Elewar. To jest wszystko państwo. I przedstawiciele tego państwa, mając wszystkie narzędzia w ręku, całą wiedzę, wmawiali wszystkim w koło, że nie ma problemu. A ktoś w tym czasie zarabiał też na tym brudne pieniądze. I dlatego nie dziwmy się, że ten dzień zaczął się trochę tak jak każdy dzień w ostatnich miesiącach, a więc od rozmowy z Polakami wściekłymi, że ktoś robi w to sposób tak bezwzględny w konia, że ktoś zarabia na ich, na tym, co oni tracą każdego dnia. To zresztą takie dość symboliczne było, muszę wam powiedzieć, że jadąc do tam na Zamojszczyznę, pod Zamość, do Lipska, mijałem też dziesiątki transparentów i banerów rozwieszonych na domach i płotach ludzi, którzy protestują przeciwko tym brutalnym wywłaszczeniom pod to sławetne CPK. Jeden napis, to było już za Zamościem, jeden napis
był szczególnie taki emocjonalny. Duży transparent wiszący na domu. PiS zabiera nam nasze domy. Już nikt nie ma złudzeń, że to jest ten partyjny kaprys, aby budować ten pomnik wielkości, jakim ma być CPK, wielkości Kaczyńskiego. Jest tak naprawdę kosztem tysięcy polskich rodzin. Ja właściwie, no, jak wiecie, jeżdżę od miasta do miasta, od północy na południe, ze wschodu na zachód i właściwie wszędzie bez wyjątku. Byliście ze mną we wszystkich tych miejscach. Spotykamy ludzi, którzy czują się okradani, którym się niszczy życie poprzez niekonsultowane, brutalne w metodzie akcje wywłaszczeń. Pod to chorałowo pisowskie CPK. I mówię o symbolicznym wymiarze, chociaż dla tych tysięcy polskich rodzin to jest wymiar bardzo praktyczny, ale było właśnie w tym coś symbolicznego, że pokonuję te dziesiątki, setki i tysiące kilometrów i wszędzie spotykam ludzką krzywdę. I wszędzie spotykam polskie rodziny, polskich przedsiębiorców, polskich rolników, którzy na co dzień borykają się z nadzwyczajną wprost arogancją władzy, niekompetencją i bardzo często zwykłym złodziejstwem, ich kosztem. Mógłbym powiedzieć, że miałem satysfakcję z tego dzisiejszego porannego spotkania, bo ludzie tam nie owijali bawełnę i mówili bardzo mocnymi zdaniami, co myślą o tej władzy i czego życzą tej władzy. I jak traktują kolejne obietnice, mając to doświadczenie, jakie mają miliony Polaków, znaczy od łatwości wypowiadania tych słynnych zdań, chcemy, aby, zrobimy, być może, jakby te puste słowa, a później ewentualne obietnice, że się podzieli pieniądze Polaków pomiędzy innych Polaków po to, żeby rozwiązać problem, który samemu się stworzyło. To jest ta istota władzy pisowskiej. Ale nie miałem satysfakcji, bo wiem, że skala tej niekompetencji, złodziejstwa i takiego egoizmu partyjnego, cwaniactwa, ona przekroczyła już wszystkie miary. I że tak naprawdę to nasze zadanie. I chciałbym, żebyśmy to wreszcie też sobie bardzo głośno i wyraźnie powiedzieli. To nasze zadanie. A więc najbliższe wybory. To nie jest zadanie, żeby wygrała nasza partia polityczna te wybory. Dzisiaj wszędzie, w każdej polskiej miejscowości Polki i Polacy myślą o tym, żeby to jak najszybciej się skończyło. Żeby rządy tych ludzi niepohamowanych w pazerności i z całą pewnością są też rekordistami niekompetencji, żeby ktoś położył temu wreszcie kres. I nasza odpowiedzialność jest tym większa, im większe cierpienie ludziom zgotowali rządzący. Tu nie chodzi o satysfakcję ze sportowego zwycięstwa, tu nie chodzi o to, jaka partia będzie miała, jakie sondaże, jakie słupki i jaki na końcu wynik. Tu chodzi naprawdę o los tych, którzy dzisiaj są przez tę władzę wykorzystywani, okradani, którymi ta władza na co dzień pogardza. Chciałem wam bardzo podziękować też za waszą obecność. Podobnie jak w województwach, które już wizytowaliśmy przez te dwa miesiące. Także i tutaj zaimponowaliście mi swoją pracowitością i takim zaangażowaniem, determinacją. Byliście we wszystkich powiatach Lubelszczyzny. Tych danych już jest tyle, że ja naprawdę sobie bez notatki nie jestem w stanie poradzić. No, sam fakt, że byliśmy do tej pory w 6 województwach jako Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej i odbyliśmy tam 658 spotkań. No to świadczy o skali właśnie naszej determinacji i wiary w to, że zmiana jest niezbędna, zmiana jest możliwa i że zależy w dużej mierze od tego, ile my w to właśnie własnej energii, determinacji włożymy.
No, mieliśmy wczoraj okazję już rozmawiać z ludźmi na spotkaniu w Białej Podlaskiej. Mi bardzo utkwiły w pamięci to, że ludziom też się chciało przejechać i powiedzieć głośno, a jechali czasami dziesiątki kilometrów. Na przykład mieszkańcy Rzeszczynki i innych okolicznych miejscowości w gminie Kodeń. No, nauczyłem się też odmiany, nie jest takie proste, że to jest w Kodniu, a nie w Kodeniu, także uprzedzam tych, którzy się nie przygotowali. Więc i tam ludzie mają problem właśnie też z tą arogancją i takim no, traktowaniem ludzi jak ich żywotnych takich interesów, ich miejsca, w którym żyją, jak byle czego. Tam to jest problem instalowania kurników na skalę taką przemysłową, wbrew woli mieszkańców i wbrew interesom tych gmin, bo to nie jest tylko kwestia jednej gminy. Oni są bardzo dumni i szczęśliwi, że mieszkają w tak unikatowym miejscu i są przerażeni nie tylko tym, co może ich spotkać, ale co może też zdewastować walory tego miejsca, w którym przyszło im żyć. I tam umówiliśmy się, że ci protestujący z Rzeszczynki i z innych miejscowości będą pod specjalną naszą opieką. Pani poseł Dorota Niedziela powiedziała mi, że już jest decyzja o zwołaniu komisji w tej sprawie. Nawet zanotowałem w trybie artykułu 152, brzmi groźniej. Mam nadzieję, że rzeczywiście będziecie tam bardzo zdecydowani, żeby bronić tych ludzi. Szefowa Zielonych, pani poseł Urszula Zielińska też obiecała tym, którzy przyjechali domagać się swoich praw, że będzie monitorowała całą naszą akcję pomocy w tej kwestii. CPK. Mówiłem już o tym, co widziałem na drodze do Zamościa i do Lipska, ale wiem, że miało miejsce spotkanie w Krasnystawie i tam ludzie też bardzo głośno podnosili te kwestie, bo to jest nie tylko Izbica, to nie tylko, ale też Krasnystaw. Ludzie mają coraz częściej takie poczucie, że mogą stać się rzeczy nieodwołalne. Ja dlatego tak jeżdżę z wami przejść po Polsce, bo też często podnosimy w imieniu tych ludzi, razem z tymi ludźmi krzyk, bo mamy i mamy na szczęście pierwsze efekty. Będąc w opozycji, nie mając narzędzi do podejmowania decyzji, nie mamy jeszcze tej odpowiedzialności i władzy, podkreślam słowo jeszcze, ale jesteśmy w stanie zaoferować ludziom naszą obecność i wspólny głos, wspólny krzyk wtedy, kiedy trzeba krzyczeć. I to jest coś więcej niż nadzieja. Ja jestem prawie pewien, tak jak to było kilka miesięcy temu, kiedy pojechałem do Raciborza i kiedy no, sami związkowcy tam w Rafako powiedzieli tak, dzięki temu, że pan przyjechał, oni się wreszcie obudzili, zobaczyli, że mogą stracić głosy, że to ta akcja przyniosła pozytywne rozwiązanie, udało się uratować poważną, z wielkimi tradycjami fabrykę. Ja jestem też przekonany, też dlatego naszym obowiązkiem i zadaniem jest też głośno krzyczeć w imieniu tych, którzy będą, czy są, czy mają być wywłaszczani. Może uda się spowolnić ten proces i po wygranych wyborach zatrzymamy tę inwestycję, która jest przeprowadzana kosztem ludzkiego nieszczęścia, ludzkiej własności. Dzisiaj na tych spotkaniach w 24, już podkreślałem, we wszystkich 24 powiatach województwa lubelskiego mieliście 16 spotkań otwartych, ponad 80 różnego typu wydarzeń i to, że od wielu miesięcy i coraz intensywniej posłanki, posłowie, senatorki, senatorowie Koalicji Obywatelskiej są wszędzie tam, gdzie dzieje się krzywda, gdzie dzieje się zło, gdzie władza kradnie w sposób zupełnie bezwstydny. Ludzie zaczynają wierzyć, że nie są osamotnieni. Ja wtedy, kiedy zdecydowałem się na wezwanie do marszu 4 czerwca i mówiłem o tym wczoraj też w Białej Podlaskiej, miałem takie absolutne przekonanie, że to, co jest dzisiaj potrzebne,
to pokazanie, że oni nie pozostaną bezkarni, a ludzie nie będą samotni w swoim nieszczęściu, w swojej krzywdzie. I to jest zawsze, też użyłem tego brutalnego, ale moim zdaniem prawdziwego porównania. Mafia boi się ludzi zorganizowanych, którzy ramię w ramię stają i mówią dosyć tego. Jeśli zobaczą tysiące ludzi na ulicach Warszawy, to zastanowią się 5 razy, zanim zdecydują się na podsłuchiwanie opozycji, sfałszowanie wyborów, okradanie nas z demokracji, a do tego czasu będziemy dzisiaj jesteśmy w Lublinie, za 2 dni będziemy na Podlasiu, później będziemy na Podkarpaciu, będziemy w województwie świętokrzyskim i tak do 4 czerwca objedziemy wszystkie województwa i wszędzie będziemy pokazywali, że ludzie nie są sami, że ta władza nie będzie bezkarna. Mam nadzieję, że z tych spotkań, nic dziwnego, że dzisiaj tyle mówimy o polskich rolnikach i o tym, co władza zrobiła, ile ran zadała polskiemu rolnictwu i polskim rolnikom w związku z tą niekompetencją i pazernością. Dzisiaj warto też głośno zażądać i robię to w imieniu tych wszystkich, których spotykam w całej Polsce, aby komisarz wyznaczony przez PiS, komisarz do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej, który w marcu, 2 tygodnie temu, rozkładając ręce, powiedział, że on czeka na jakieś dyspozycje od Kaczyńskiego, czy od PiS-u, czy z rządu, żeby, i to nie jest kwestia honoru, bo ja już dawno przestałem apelować do takich uczuć, jeśli chodzi o pisowców, ale w interesie jakby polskiego rolnictwa, ale też samego komisarza Wojciechowskiego. Podaj się, chłopie, do dymisji, zrezygnuj. Zmarnowałeś ten rok, zmarnowałeś ludziom ich wysiłek, ich pieniądze, ich ciężką pracę. Nie ma co czekać na jakieś procedury odwoływania. No, naprawdę, szkoda każdego dnia i można to zrobić od ręki, jeśli komisarz sam zrezygnuje. Ja dzisiaj spotkałem, no i to nie jest propaganda. Ja dzisiaj spotkałem tylko w Lipsku pod Zamościem. Co najmniej 5 osób, rozmawiałem tam z wieloma rolniczkami i rolnikami, z których każda wydawała mi się bezdyskusyjnie bardziej kompetentna niż komisarz Wojciechowski w sprawach rolniczych. To sprzątanie Polski trzeba zacząć nie po wyborach, tylko od dzisiaj. Dlatego będziemy, tak jak powiedziałem, będziemy wszędzie tam, gdzie taka jest potrzeba, będziemy głośno razem z ludźmi krzyczeć i z całą pewnością, zanim wygramy wybory, uda nam się jeszcze kilka rzeczy naprawić, wyprostować, a przynajmniej zatrzymać. Właśnie dzięki temu, że jesteście w tej wyjątkowej trasie, każdego dnia, każdego tygodnia ze mną. Jeszcze raz wam bardzo, bardzo za to dziękuję i do zobaczenia pojutrze na Podlasiu. Wszystkiego dobrego. Trochę w innym tonie po naszym przewodniczącym, ale oczywiście w kontekście tej wspólnoty. Potrzebujemy tego poczucia, że jesteśmy razem i tego, że możemy rozwiązywać te problemy, które mieszkańcy przed nami stawiają, oczekując naszej skuteczności. W związku z powyższym, dziękując za obecność w Lublinie i w regionie, dziękując za te bardzo dobre spotkania merytoryczne, chciałbym kilka słów powiedzieć, że tu w Lublinie Platforma jest obecna w strukturach władzy od 2006 roku i skutecznie dzięki temu, że jesteśmy razem, rozwiązujemy problemy naszych mieszkańców. Zastanawiałem się, co powiedzieć i oczywiście można mówić to, co zawsze w przypadku samorządów staje się istotne, ważne, że Unia Europejska zmieniła nasze oblicze, zmieniła naszą rzeczywistość, że korzystamy i poprawiamy skuteczność w rozwoju naszych mikroregionów, korzystamy z tego wsparcia, które zapewnia nam Unia Europejska i fundusze europejskie. I oczywiście mogę mówić o tych 6 miliardach wydatkowanych środków, o tych 3 miliardach dotacji europejskich, ale to jest
to, co jakby wszyscy widzą, ale za tym nie widać konkretnej treści. Na tych spotkaniach wczorajszych, zresztą o tym rozmawialiśmy, te wydatki inwestycyjne odbudowujące infrastrukturę czy rozwijające infrastrukturę tak naprawdę budują jako życia, budują ten Lublin społeczny, Lublin sportowy, Lublin z obliczem świetnie realizowanej polityki kulturalnej, Lublin partycypacyjny, czy Lublin, który w swoim rozwoju społeczno-gospodarczym patrzy daleko w przyszłość, widząc tych młodych naszych mieszkańców, którzy dzisiaj się uczą, a jutro będą chcieli te swoje kompetencje, swoje kwalifikacje wykorzystywać w dobrze funkcjonujących przedsiębiorstwach. My to robimy, potrafimy to robić, ale też dlatego, że jesteśmy dobrze funkcjonującym zespołem. Monika Lipińska, wiceprezydent, odpowiedzialna za politykę społeczną. Beata Stepaniuk-Uśmierzak, odpowiedzialna za sport, kulturę, partycypację społeczną i Europejską Stolicę Młodzieży. To jest ten tytuł, który Lublin uzyskał od Rady Europy i który spowodował, że nasi młodzi mieszkańcy zaczęli przyglądać się już bardziej aktywnie temu, co robimy i zaczęli wypowiadać się, że chcą w tym brać udział. To jest pewien fenomen, bo jeśli mówimy o młodych pokoleniach, że są zbyt pasywne, to oto nagle dostają narzędzia do takich działań, w których biorą odpowiedzialność na siebie za budowanie przyszłości. I tego też powinniśmy się nauczyć, by w tej wspólnocie interesów, w tej grze o przyszłość oddawać im również inicjatywę. Lublin społeczny to Lublin przyjazny rodzinie. Lublin ma certyfikat jako jedyne duże miasto w Polsce. W tej chwili jest w sieci w europejskich miast przyjaznych rodzinie, ale to oznacza, że przez 10 lat inwestowaliśmy w żłobki, przedszkola, szkoły, że inwestowaliśmy w opiekę nad dziećmi w każdym wymiarze, nie tylko mówimy tutaj o tej edukacji i że korzystają rodziny z darmowej komunikacji dla dzieci i młodzieży, ale także i seniorzy w coraz większym stopniu, już nie od 70 lat, a od 65, a będziemy to obniżać, mają dostęp do darmowej komunikacji. Można wymieniać tych narzędzi dużo, ale to jest jakby związane z pewną kompleksowością myślenia o potrzebach naszych mieszkańców. Chciałem przypomnieć jeszcze raz, w Lublinie Platforma Obywatelska jest obecna w strukturach władzy od 2006 roku. Konsekwentnie przebudowujemy oblicze społeczne naszego miasta, co nie przeszkadza nam myśleć o mikroprzedsiębiorcach, o Lublinie przyjaznym jako miastu, które jest przyjazne dla biznesu, o Lublinie, który również myśli w kategoriach nowoczesnych usług dla biznesu i rozwoju takim, który w naszych podręcznikach ekonomii uczą na uniwersytetach. Podkreślam ten społeczny wymiar, bo dzisiaj jest to podstawowe pytanie do nas, naszych mieszkańców. Czy mogą czuć się bezpiecznie przy tych problemach finansowych samorządów, które wygenerowały zmiany w systemie podatków, w tym zagrożeniu recesją, inflacji? Otóż tak, samorządy w dużej mierze przejęły na siebie ciężar wsparcia finansowego, ale też wsparcia takiego pomocowego dla naszych rodzin. To jest ten fenomen, który obserwowaliśmy również w roku ubiegłym, kiedy to samorządy wspólnie z organizacjami pozarządowymi stanęły ramię w ramię, rozwiązując rządowi problem zaopiekowania się uchodźcami. Samorządy się sprawdziły, więc nie psujmy tego, co dobrze służy naszym mieszkańcom. Pamiętajmy, że jedną z ważniejszych inicjatyw legislacyjnych, panie przewodniczący, będzie wsparcie sytuacji finansowej samorządów, bo to oznacza, że to będzie wsparcie dla polskich rodzin. Samorządy są skutecznym narzędziem działania każdego rządu, tylko niektórzy o tym zapominają. Dziękuję.
panie premierze, koleżanki i koledzy. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców Lublina, ale także regionu za każdą rozmowę, za każde spotkanie, w tym panie premierze dzisiaj z rana to na ziemi zamojskiej. Dziękuję za każde spotkanie w regionie, w którym jeszcze niedawno, jakiś czas temu, mówiono, a nawet śpiewano, ach lubelskie, jakie cudne, gdzie jest drugi taki kraj. Dziś tak nie mówią, dziś tak nie zaśpiewają na Zamojszczyźnie, dziś tak nie powiedzą mieszkańcy Puław, pracownicy puławskich Azotów, gdzie polityczna władza ogranicza produkcję do 40%, a 60 zamyka, gdzie zwolnienia grożą 500 osobom, bo nominaci partyjni, kolejni zresztą, dbają o siebie. Premie dostali po 500 000. Ich ludzie nie interesują. Nie powiedzą tego górnicy w Bogdance, gdzie na czele kopalni stoją polityczni, mierni, ale wierni działacze, gdzie giną ludzie pod ziemią, gdzie awaria goni awarię, ostatnia 12 kwietnia. A górnicy piszą mi, ważniejsze jest wydobycie niż nasze życie. Nie powiedzą tego też kobiety w Janowie Lubelskim, gdzie PiS ma ogromne poparcie, gdzie chce się zlikwidować oddział ginekologiczno-położniczy, bo tak zdecydował starosta z PiS. Ale nie powiedzą też pracownicy, ale też pacjenci szpitala MSW i ja w Lublinie, bardzo dobrego jeszcze do niedawna, na czele którego stoi działacz PiS, radny PiS, który zdezorganizował, a właściwie rozwalił oddział, z którego odchodzą najlepsi specjaliści. I wreszcie nie powiedzą tego rolnicy, nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w całej Polsce, których rząd oszukał, ograbił, a dziś działacz PiS wychodzi i gasi ten pożar benzyną. Bo to, że trzeba pomagać Ukrainie, my wszyscy wiemy. Ale to, co robią z rolnictwem, to jest pożar, a właściwie podpalenie rolnictwa. I my dzisiaj wszyscy to widzimy i widzą to też ludzie, którzy na każdym spotkaniu, na Lubelszczyźnie, we wszystkich regionach mówią, zróbcie wszystko, żeby wygrać, bo my nie chcemy takiej władzy, która mówi, że żałuje, że nie może odbierać Polakom paszportów, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Mówi to minister Moskwa. Była już taka władza i była już taka Moskwa, która odbierała ludziom paszporty i wolność. My dziś chcemy, mówią do nas nasi mieszkańcy, przywrócenia państwa prawa. My chcemy państwa bez podziałów. My chcemy normalnie żyć. Walczmy, walczcie, mówią. My to robimy. Walczymy na każdym polu, o każde pole, na każdej miedzy, na każdej ulicy. Walczyć będziemy 4 czerwca w Warszawie. I wy z nami. Tak nam powiedzieli. I my z wami. Bo prawda, szanowni państwo, zawsze zwycięży. I zwyciężymy jesienią. Bo prawda zawsze zwycięży nad kłamstwem. I to obiecaliśmy naszym mieszkańcom regionu i nie tylko na każdym spotkaniu. Zwyciężymy jesienią, ale najpierw spotkamy się 4 czerwca. Lubelszczyzna stawi się, panie premierze. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję Wam za tak liczną obecność na Lubelszczyźnie. Posłanki, posłowie, senatorki, senatorowie Koalicji Obywatelskiej zjeździli wczoraj cały lubelski region od północy do południa, od wschodu do zachodu, od Białej Podlaskiej do Biłgoraja, od Chrubieszowa do Dęblina. To dla nas bardzo, bardzo ważne i za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, mamy wiosnę i ja mam nadzieję, że mieliście też okazję podziwiać przy okazji tych przejazdów, jak piękna jest Lubelszczyzna. Może też mieliście okazję zobaczyć
renesansowe kamienice na Starym Mieście w Lublinie, bo my z renesansu w Lublinie jesteśmy niezwykle dumni. Ale nad Lublinem unosi się też od czasu do czasu średniowieczny duch, mrok i zaduch. Z lubieżną satysfakcją roztacza go nad miastem człowiek, którego wy znacie od kilku lat, a my tutaj na Lubelszczyźnie niestety znacznie dłużej. Przemysław Czarnek. Kiedy był wojewodą lubelskim, maszerował przez centrum Lublina pod flagą ONR-u, a na placu, które przed wojną było sercem żydowskiej przedwojennej dzielnicy, lżył i ubliżał. Posługiwał się językiem pogardy i wykluczenia. W miejscu dla nas symbolicznym, w mieście, które 80 lat temu w imię właśnie tej pogardy, nienawiści i wykluczenia straciło połowę swoich mieszkańców. Na szczęście dla mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny Czarnek coraz rzadziej tutaj bywa, ale jak już bywa, to z przytupem przypomina sobie o różnych ludziach, których tutaj zna. Nie wiem, czy znacie taki program Proboszcz Plus, czyli 1 000 000 złotych na biuro w nowoczesnym apartamentowcu dla swojego proboszcza. I nieważne jest to, że komisja konkursowa powołana przez tego samego ministra negatywnie oceniła ten wniosek. 1 000 000 złotych na apartament popłynął. W Lublinie jesteśmy bardzo dumni z wydarzenia, które miało miejsce dosłownie kilkaset metrów stąd i o którym mówi się, że było i jest fundamentem Unii Europejskiej. Kilkaset metrów stąd podpisano akt Unii Lubelskiej, wspólnoty Polski i Litwy, wspólny władca, wspólna polityka zagraniczna, wspólny Sejm. Mówi się, że nie byłoby takiej Unii Europejskiej, jaką mamy dzisiaj, gdyby nie Unia Lubelska. A wiecie, co fanatyk z Lublina zrobił, kiedy pierwszy raz przekroczył próg Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, kiedy objął Urząd Wojewody w Lublinie? Kazał flagę Unii Europejskiej z tego urzędu wyprowadzić, depcząc ideę, na których zbudowana jest nasza tożsamość. Gdy w latach 80. komunizm w Polsce trząsł się w posadach, to na Lubelszczyźnie pierwszej stanęły fabryki. Lubelski Lipiec, stąd ruszyła lawina. My tutaj tak mówimy. Lawina, która później w sierpniu zatrzymała się w Gdańsku. Puławy, Świdnik, Kraśnik, Poniatowa, Bogdanka to miejsca, w których robotnicy w lipcu 80 roku zastrajkowali, wyszli ze swoich zakładów pracy, bo nie zgadzali się z drożyzną, bo nie zgadzali się z dramatycznymi warunkami pracy. I teraz, co się dzieje po 40 latach w zakładzie, który wówczas też stanął, w zakładach azotowych Puławy? Znów staje część produkcji, ale tym razem nie dlatego, że ludzie zastrajkowali, tylko dlatego, że przychodzi kolejny niekompetentny polityczny zarząd, 6. prezes w ciągu 8 lat, tym razem szef gabinetu politycznego Jacka Sasina, i rozkłada tą spółkę. Rozkłada firmę, która jest dumą Lubelszczyzny, dumą Puław, w której pracuje 3,5 tysiąca osób, a obecnie 500 osób jest zagrożonych tym, że straci tam pracę. Związkowcy rozkładają ręce, bo mówią, nie mamy z kim rozmawiać. To są ludzie, którzy nie mają pojęcia o zakładzie, którym zarządzają. Lublin to także akademickość i kultura, czyli wolność, otwartość, ekspresja, szacunek dla drugiego człowieka, szacunek dla rozumu. Na szczęście nie udało się tego zniszczyć radnym PiS-u w Lublinie, chociaż robili to z uporem maniaka, albo nawet bym powiedział zaudanego cenzora, kiedy chcieli zdejmować z repertuarów lubelskich teatrów sztuki, a ze ścian galerii obrazy. A najczęściej i w najbardziej
zaudany sposób te, których oczywiście wcześniej nawet nie widzieli. Tu w Lublinie i na Lubelszczyźnie jesteśmy, tak jak w innych bardzo wielu miejscach w Polsce, na politycznej wojnie. Ale dla nas ta polityka i ta wojna to walka o ideę, o tożsamość, o to, co dla nas najważniejsze w naszej historii. A przed nami na horyzoncie jesienny renesans. Po 8 latach pogardy, niekompetencji i zwykłego złodziejstwa przyjdzie odrodzenie, w którym najważniejszy będzie znów ponownie człowiek z jego prawem do szczęścia, do wolności, do własnych decyzji i z państwem, które jest po to, aby go wesprzeć, dać możliwości i każdemu jednakowe szanse. I taką Polskę odbudujemy jesienią. Panie premierze, panie i panowie, przeszedłem do pracy w zarządzie województwa w 2006 roku. To był czas, kiedy do Polski przyszły gigantyczne pieniądze europejskie. Właśnie dzięki tym funduszom europejskim dokończyliśmy w województwie lubelskim inwestycje, które ciągnęły się od kilkudziesięciu lat. Jak chociażby teatr w budowie, który był budowany dokładnie 42 lata temu, 42 lat, jak chociażby szpital w Chełmie, który był budowany prawie 30 lat. Ale również dzięki funduszom europejskim rozpoczęliśmy inwestycje i zakończyliśmy, o których marzyliśmy od kilkudziesięciu lat, jak chociażby port lotniczy w Lublinie. Dzięki funduszom europejskim dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego. Dzisiaj pytam pana Kaczyńskiego, pana Morawieckiego, pana Ziobro, co takiego mieszkańcy Polski Wschodniej, mieszkańcy Chełma, Włodawy, Krasnego Stawu i całego tego pasma wschodniego zrobili wam, że zablokowaliście pieniądze europejskie dla najbiedniejszych regionów. Proszę państwa, wiele regionów w Europie korzysta z funduszy europejskich, korzysta z KPO. Dzisiaj wy, blokując pieniądze dla Polski, w tym dla Polski Wschodniej, skazujecie te regiony na dalszą marginalizację. Kiedy my wykonywaliśmy inwestycje, a było tych inwestycji bardzo dużo, ludzie przyjeżdżali i robili sobie zdjęcia, bo chcieli mieć pamiątkę i pokazywali, jak to będzie miejsce wyglądało w przyszłości. Dzisiaj, kiedy PiS prowadzi inwestycje, a mam tutaj na myśli jedyną inwestycję, to jest CPK, ludzie przyjeżdżają i płaczą. Płaczą, że zabiera im się dobytek ich życia. Płaczą ludzie z powodu CPK, ale płaczą również ludzie, ci, którzy dzisiaj mają wielkie problemy ze zbyciem własnego zboża i którzy jasno to mówią. Tyle razy byliśmy u rządzących, tyle razy proponowaliśmy im gotowe rozwiązania. Nie dość, że nie chcieli wziąć tych rozwiązań, to nas mamili i nas oszukiwali po to, żeby być może nieliczni zarobili kosztem bardzo wielu ludzi. Jak państwo wiecie, jestem sportowcem. Miałem bardzo dobrych zawodników. Miałem mistrzów świata, mistrzów Europy. Ale wiem o jednej rzeczy. Nikt nie zostanie mistrzem świata. Nikt nie zostanie mistrzem Europy. I nikt nie wygra, jeśli w to nie wierzy. My wierzymy w to, że za kilka miesięcy odniesiemy zwycięstwo. Odniesiemy to zwycięstwo. Odniesiemy to zwycięstwo dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla wszystkich Polek i Polaków. Chodźcie z nami. Dziękuję bardzo.
A to dopiero. Panowie przewodniczący, panie i panowie parlamentarzyści, koleżanki i koledzy. W pierwszych słowach chcę gorąco podziękować przewodniczącym, przewodniczącemu Borysowi Budce, szefowi klubu, przewodniczącemu naszej partii, Donaldowi Tuskowi, za podjęcie decyzji, za zorganizowanie i przeprowadzenie tego dwudniowego posiedzenia w naszym regionie. W szczególności chcę podziękować przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi za wczorajsze spotkanie w Białej Podlaskiej. To naprawdę była merytoryczna, energetyczna rozmowa. Bardzo dziękuję za to, że dzisiaj znalazł czas i pojechał do rolników do Lipska pod Zamościem. My naprawdę prowadzimy z nimi rozmowę od początku. Chcę oczywiście bardzo, bardzo dziękuję wam, że tak licznie przybyliście na Lubelszczyznę, że odbyliście szereg spotkań. Chcę wam bardzo uroczyście zadeklarować, wręcz przyrzec, wasz wysiłek, a tak naprawdę efekty tego wysiłku, a mam już dowody, bo od nieprzychylnych mam bardzo brutalne SMS-y, komentarze, ale też liczne słowa wsparcia. Chcę wam powiedzieć, że nie tylko nie roztrwonimy efektów waszej pracy, my pomnożymy. I tak jak tutaj padały deklaracje, w jesieni położymy kres niszczeniu praw i wolności. Położymy kres kolejkom do szpitali. Położymy kres brutalności policji. W tych wyborach bardzo liczymy na kobiety. Jestem przekonany, że wspólnie wygramy te wybory. Na pewno wasza obecność, wasza rozmowa, zresztą bardzo wam dziękuję za bardzo przychylne słowa po spotkaniach pod adresem naszych struktur. Bardzo, bardzo wam za te słowa dziękuję. Chcę podziękować wszystkim z centrali, którzy przygotowywali i organizowali to spotkanie. Dziękuję Marcinowi Kierwińskiemu, sekretarzowi, z którym byliśmy, ale w kontakcie był cały czas. Pozwólcie, że z kolei podziękuję wszystkim, którzy pracowali na poziomie regionu. Dziękuję w szczególności szefom powiatów. To wy wykonaliście tą zasadniczą robotę. Bardzo wam dziękuję. Ale w sposób szczególny dziękuję Piotrowi Sawickiemu, sekretarzowi zarządu regionu, i Agacie Dudkiewicz. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za deklarację, którą dzisiaj tutaj pan powtórzył odnośnie tejże inwestycji CPK. Proszę państwa, wykonać można wszystko, oczywiście za publiczne pieniądze, nie swoje. Można to lotnisko można zbudować, ale przecież pamiętamy, pracując w Komisji Infrastruktury, o założeniach tego lotniska. Z tego lotniska miałoby być odprawiane ponad 100 tysięcy, a docelowo 160 milionów, przepraszam, pasażerów rocznie. Skąd tych pasażerów? Przed pandemią ze wszystkich lotnisk odprawialiśmy 40 milionów. Ze wszystkich w Polsce. My przed Mistrzostwami Europy, które organizowaliśmy z Ukrainą, zmodernizowaliśmy wszystkie lotniska.
od Okęcia po wszystkie regionalne, ba, zbudowaliśmy dwa nowe w Lublinie i w Olsztynie. Wobec tego ta inwestycja to są koszty i żadnych efektów, więc decyzja racjonalna absolutnie musi być powstrzymana i zatrzymana, bo wyrządza więcej szkody, a pożytku żadnego. Na pewno jeżdżąc dzisiaj, zresztą mówiliście wielu z was, koleżanki i koledzy, że jechaliście na Lubelszczyznę i po Lubelszczyźnie po dobrych drogach. Ja chcę przypomnieć, pozwólcie, to my odblokowaliśmy, pamiętacie tę historię, kiedy Prawo i Sprawiedliwość chciało zbudować obwodnicę Augustowa bez ustawy, która pozwalałaby wydawać decyzje środowiskowe. Pamiętacie, że referendum tam było zorganizowane, że stracili czas i kupę pieniędzy, bo do obszaru chronionego była doprowadzona ten kawałek, zresztą do dzisiaj on istnieje i nie funkcjonuje, bo to jest dojazd do łąk po prostu. To my przygotowaliśmy tę ustawę o długiej nazwie o ujawnianiu informacji o ochronie środowiska, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i wtedy te inwestycje ruszyły. W 2015 roku pamiętamy wszyscy, ile przetargów ogłosiliśmy infrastrukturalnych i pamiętamy, że te przetargi były otwierane po 2 latach. I jako przykład z naszego terenu obwodnica miasta Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi 17, tej, którą już dwujezdniową jedziemy z Lublina do Warszawy. Otóż po 2 latach, po otwarciu, owszem, została zrealizowana, ale przez oferenta z 4. miejsca, bo pierwszy oferent wcześniej mógł ją wykonać i deklarował za 143 miliony, a została wykonana za 198. Czyli straciliśmy czas i poważne pieniądze. I takich decyzji, takich inwestycji w kraju było wiele. Wobec tego w najbliższych wyborach dla nas wszystkich, dla mieszkańców naszego regionu, dla mieszkańców całej Polski musimy zmienić tę złą, koszmarną władzę. I na koniec życzę wam wytrwałości i siły, bo wiemy, znamy wasz kalendarz. Chciałbym, żebyśmy wspólnie mogli powiedzieć, że wykonaliśmy dobrą robotę w jesieni po wyborach. Tego wam i sobie życzę. Jeszcze raz dziękuję za przybycie na Lubelszczyznę. Dziękuję. Moi drodzy, szanowni państwo, posiedzenie Klubu Koalicji Obywatelskiej dobiega końca, ale oczywiście jestem w ślad za szefem regionu winny wam wszystkim serdeczne podziękowania. No i jeszcze gospodarzowi wczorajszego miejsca. Dzisiaj jest z nami gospodarz regionu, ale jest pan prezydent Białej Podlaskiej. Dziękujemy za wczorajsze spotkanie. Moi drodzy, tak jak pan przewodniczący powiedział, widzimy się już w czwartek w pięknym województwie podlaskim. Tam kolejne posiedzenie klubu parlamentarnego. Także zamykam posiedzenie klubu i do zobaczenia w czwartek na Podlasiu.